Oglądajcie Ring of Honor. To były moje ostatnie słowa w 2023 roku i zarazem są to moje pierwsze słowa w roku 2024. A dzisiaj, jakże pięknie złożyło się to wszystko razem w tym odcinku, ma się kuźwa to wyczucie. Mówię tak z trzech powodów. Dzisiejszy odcinek to podsumowanie statystyczne w Ring of Honor za rok 2023. Okrągła liczba, ROH Cast, odcinek numer 300. I po trzecie mamy styczeń. A styczeń to miesiąc, w którym rozpocząłem ten podcast. Jakoś w połowie stycznia, jeśli dobrze pamiętam, a był to rok 2013. Oczywiście mówię o całym podcastowaniu, bo tutaj, czyli na kanale Attitude Polska, no to od grudnia 2015. Ale pod względem całości 11 lat. Przeleciało mi to tak. No więc 300 odcinków, czyli mamy 30% celu, jeszcze 700 i idę na podcastową emeryturę. Ale skupmy się już na głównym temacie. Rok 2023 dobiegł końca, a to zazwyczaj oznacza w przeróżnych zagadnieniach podsumowania. I tak samo będzie w przypadku Ring of Honor. Zrobimy sobie podsumowanie statystyczne w ringu ROH za rok 2023. Do dzieła przystąp. W 2023 roku mieliśmy w sumie 48 gal spod znaku Ring of Honor. Dzieli się to na 44 epizody tygodniówki, 3 gale pay-per-view oraz jeden event poświęcony pamięci Jaya Briscoe. Rzecz jasna, na tygodniówce mieliśmy najwięcej walk, zebrało się ich w sumie 470. Do tego 38 walk na galach pay-per-view i 7 pojedynków na evencie ku pamięci Jaya. Daje nam to razem 515 walk w ringu ROH w 2023 roku. W jaki sposób kończyły się walki? Oczywiście, najczęściej przez pinfall, 429 razy. 75 razy pojedynek kończył się przez submission, 7 razy mieliśmy referee stoppage, z kolei tylko lub aż jeden raz przez cały 2023 rok mieliśmy dyskwalifikację, jak również i raz mieliśmy za wynik wypowiedzenie słów I quit. Jeżeli ktoś podliczył sobie te cyfry, to wychodzi 513, więc gdzie brakujące 2? Już tłumaczę. Na Final Battle mieliśmy w ramach turnieju Survival of the Fittest Six-Man Elimination Match i żeby nie kombinować, że no, zdobyłam pinfale, ale tak w sumie to przegrał, postanowiłem nic tutaj nie dodawać. Nikomu tu nic nie zaliczam, jedynie teraz informuję, że ten jeden odrębny punkt jest. Drugie to ladder match z udziałem 5 drużyn na Supercard of Honor, więc ciężko to dopasować. Po prostu wygrana poprzez ściągnięcie pasów, czy też na przeciwnym końcu obejście się smakiem. Mamy te 2 odrębne punkty i teraz wszystko nam gra. 515 walk na 48 galach. Daje nam to średnio 10,72 walki na jeden event. Oczywiście rekord przypada na odcinek tygodniówki z 25 maja. Wtedy to szanowny pan Tony Khan postanowił obdarować nas 3-godzinnym show, w którym odbyło się aż 19 walk. Całe szczęście, że tylko raz tak dowalił. No, zdarzały się jeszcze odcinki, które trwały dłużej niż powinny, ale aż takiego maratonu na szczęście więcej nie dostaliśmy. Na razie. Najmniejsza liczba walk na jednym evencie to 7. Mieliśmy taką sytuację 3-krotnie i co ciekawe, między innymi na pierwszym i na ostatnim show tego roku. Squashy w tym roku mieliśmy trochę, oczywiście znacznie więcej niż bym uznał za konieczne. A który squash był najkrótszy ze wszystkich? No, być może nie będzie to dla Was żadnym zaskoczeniem, że rekord ten należy do mistrzyni kobiet, czyli Afiny. W epizodzie z 14 grudnia do pokonania Roxanne potrzebowała zaledwie 33 sekundy. Wśród panów, na drugim miejscu zresztą, jest Eddie Kingston, który 9 marca do pokonania Bena Dejo potrzebował 40 sekund. No to teraz zobaczmy, jak to wygląda na przeciwnym końcu, czyli najdłuższa walka w 2023 roku. Bez zaskoczenia mówimy tu o pojedynku na gali pay-per-view, mianowicie na Final Battle, starcie drużynowe Blackpool Combat Club kontra FTR i Mark Briscoe potrwało prawie pół godziny.
O niewiele ponad minutę prześcignęli Afiną i Billy Starks z tego samego eventu. Tak więc niewiele zabrakło Afinie, żeby mieć walkę zarówno najdłuższą, jak i najkrótszą. No dobrze, to teraz skupmy się na samych wrestlerach. Proszę bardzo. W 2023 roku w ringu ROH zobaczyliśmy w sumie 315 wrestlerów i wrestlerek. Spora liczba, do której oczywiście przyczyniło się między innymi goszczenie przeróżnych jobberów. Spośród tych 315 zawodników, ilu z nich stoczyło zaledwie jedną walkę? 163, czyli troszkę ponad połowa całości. Aczkolwiek warto dodać w tym miejscu, że osoby z jedną walką w 2023 roku w Ring of Honor to nie były wyłącznie anonimowe dla nas osoby. Tylko lub aż jedną walkę w tym roku stoczyli między innymi Angelina Love, Bandido, Brian Danielson, Jay Lethal, Jimmy Jacobs, John Moxley, panowie z FTR czy Hiroshi Tanahashi. A kto stoczył najwięcej walk w 2023 roku? To chyba każdy się domyśla, że jest to Afina z wynikiem 37 walk. Drugie miejsce zajmuje Darius Martin, 31 starcie, a podium zamykają Kaun Toaliona i Anthony Henry po 28 walk. Kto najwięcej razy cieszył się ze zwycięstwa? Oczywiście jest to Afina, która 35-krotnie wychodziła z ringu jako zwyciężczyni. 27 razy wygrywała walkę przez pinfall, 6 razy przez submission, a dwukrotnie mieliśmy referee stoppage na jej korzyść. Drugie miejsce ex aequo mają Kaun i Toaliona, którzy 28 razy schodzili z ringu z wygraną. Za każdym razem było to zwycięstwo przez pinfall. O dwa mniej liczbę zwycięstw ma ich kumpel Brian Cage, 26 zwycięstw, na co składają się 24 pinfale i 2 submission. Ogółem 121 wrestlerów i wrestlerek przynajmniej jeden raz schodziło z ringu z wygraną. Kto z kolei najwięcej razy musiał schodzić z ringu z porażką na koncie? Jeden i drugi reprezentant drużyny The Workhorsemen. Anthony Henry aż 23 razy schodził z ringu z porażką, zaś jego tag team partner J.D. Drake 20 razy. Składają się na to oczywiście walki zarówno singlowe, jak i drużynowe, ale w każdym wypadku mówimy o zakończeniu walki przez pinfall. Trzecie miejsce zajmuje Christopher Daniels, który doznał 19 porażek. 17 razy przez pinfall, raz przez submission, a raz mieliśmy referee stoppage. Co ciekawe, przez cały rok nie mieliśmy ani jednej sytuacji, aby miał nastąpić remis. W każdej z tych 515 walk mieliśmy wyłonionego zwycięzcę i przegranego. Czas skupić się na streaku. 32 wrestlerów i wrestlerek nie doznało w ringu ROH porażki w roku 2023. 15 z nich to osoby z jedną walką. Najpotężniejszy streak mają oczywiście Kaun i Toaliona. 28 zwycięstw i 0 porażek. Tuż za nimi jest Brian Cage, który stoczył 2 walki mniej, ale również nie zaznał smaku porażki. Warto tu też wyróżnić epizod tygodniówki z 6 lipca. Wtedy to Brian Cage brał udział w 6-osobowym starciu, gdzie każdy walczył tylko na swoje konto i pierwszy pinfall kończył pojedynek. I to właśnie szanowny pan Cage wyszedł z tej batalii zwycięsko. Myślę, że warte wspomnienia są też streaki El Hijo del Vikingo, Samoa Joe i Katsuyori Shibaty. Należy też w tym miejscu wspomnieć o mistrzyni kobiet. Afina teoretycznie przy 35 zwycięstwach doznała 2 porażek, ale w obu przypadkach mówimy tu o porażkach w tag team meczu, gdzie to nie ona została odliczona bądź też zmuszona do poddania, tylko jej sługuska Billy Starks. Tak więc no, niby 2 porażki, ale osobiście nikt Afiny w 2023 roku nie pokonał. Podobnie ma się sprawa z byłym ROH World Championem Claudio Castagnoli. Jego jedyna porażka to starcie 3-3 na Final Battle, gdzie to nie on został odliczony. Wypadałoby teraz odpowiedzieć, kto ma najgorszy streak, czyli wyłapał najwięcej porażek, nie odnosząc przy tym żadnego zwycięstwa. Tu zdecydowanie pierwsze miejsce ma Tracy Williams.
11 porażek i żadnego zwycięstwa. Przypomnę w tym miejscu, że w poprzedniej erze ROH był ROH TV czempionem, miał pasy tag teamowe, a po przejęciu ROH przez Tonego Khana w 2022 roku nie zawalczył na żadnej z trzech tamtejszych gal, a w 2023 roku no widzimy jak idzie, a raczej nie idzie. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Peter Avalon ze streakiem 0-7. Trzecie miejsce to Ex-Aequo, Red Titus i Ferd Vixen 0-6. Przypomnę, że kiedy zaczynała się era ROH Tonego Khana, Titus był ROH TV czempionem. Tymczasem od razu stracił pas na pierwszej gali i do dziś wciąż czeka na jakiekolwiek zwycięstwo w ringu ROH u Tonego Khana. Myślę, że tutaj cudzysłów wyróżnić można również Gringo Loco oraz Slim J-ho. Rozkładając to jeszcze na czynniki pierwsze, Kaun i Toaliona najczęściej wygrywali swoje walki przez pinfall, a tuż za nimi jest Afina. Spośród 198 wrestlerów i wrestlerek, którzy nie wygrali ani razu przez pinfall, tylko czworo ma na swoim koncie zwycięstwo w inny sposób. Są to Marina Shafir, Ronda Rousey, Slim J i Stokely Hathaway. Najwięcej porażek przez pinfall w swoich walkach singlowych i drużynowych doznawali ci, którzy dzierżą podium pod względem największej liczby porażek w ogóle, czyli Anthony Henry, JD Drake i Christopher Daniels. Tylko ten ostatni z tej trójki przegrywał jeszcze w inne sposoby. Jeżeli chodzi o wygrywanie przez submission, 31 zawodników i zawodniczek doświadczyło tego w 2023 roku. Zdecydowaną liderką jest Leila Hirsch, która wygrywała w ten sposób 13 razy ze swoich 17 zwycięstw. Drugi jest Angelico, a trzecie miejsce Ex-Aequo wędruje do Afiny i Mercedes Martinez. Teraz druga strona, czyli liczba poniesionych porażek przez submission w starciach singlowych i drużynowych, doznawało tego 61 osób. Niechlubne pierwsze miejsce wędruje do Trish Adore z wynikiem 5 takich porażek. Druga jest Angelica Risk, która przegrała tak wszystkie 3 swoje występy w ringu, a trzecie miejsce to już 2 tego typu porażki, na które łapie się 12 osób. Podkreślone nazwisko to osoba, dla której jest to 100% porażek w taki sposób. Jak wspominałem wcześniej, tylko raz przez cały rok byliśmy świadkami dyskwalifikacji. Na odcinku tygodniówki z 13 kwietnia Darius Martin w ten sposób wygrał z Mike'em Bennettem. Referee stoppage mieliśmy 7-krotnie i oto osoby, które wygrywały w taki sposób. Osoby, które przegrały swoje walki w wyniku referee stoppage teraz na ekranie. Teraz przyjrzymy się, jak sobie radzili w 2023 roku mistrzowie. Myślę, że nie ma potrzeby, żebym mówił o każdym przypadku z osobna. Pokazuję Wam teraz na ekranie, jak to było z próbą obrony pasa mistrzowskiego danego czempiona lub czempionów. Warto jeszcze wspomnieć o Proving Ground meczu. Przypomnę, że w tego typu walce wrestler walczy z czempionem w non-title meczu i jeśli go pokona lub chociażby osiągnie remis w wyniku upłynięcia określonego limitu czasu, zyskuje title shota na pas. No więc ile mieliśmy tych Proving Ground meczy? 28. A teraz uwaga! Ile razy spośród tych 28 udawało się zyskać title shota na który pas? Okrągłe 0. I z tego okrągłego zera robimy mniejsze kółko, tak że wychodzi nam kropka. Postawiamy kropkę, jeśli chodzi o statystyki za rok 2023. Mam nadzieję, że przypadło Wam to do gustu i będziecie wyczekiwać podobnych statystyk za rok. Tak samo jak będziecie wyczekiwać kolejnej setki odcinków ROHcast. I tak samo będziecie wyczekiwać wydarzeń w ringu ROH w roku 2024. Przekonajmy się, co nam wyjdzie z tego wyczekiwania, a przekonamy się o tym w następujący sposób. Oglądajcie Ring of Honor!